Jesteśmy trzema kumpelami, tak naprawdę przyjaciółkami. Mamy podobne widzenie świata i podobnie odczuwamy pewne rzeczy, a oprócz tego jakby nasza stylistyka jest bardzo podobna i stwierdziłyśmy, że fajnie będzie zrobić jakiś projekt wspólny. Wszystkie trzy jesteśmy zainteresowane w inny sposób człowiekiem jako takim i postanowiłyśmy wykorzystać po prostu swoje narzędzia, bo wszystkie uwielbiamy tworzyć, żeby porozmawiać z drugim człowiekiem, ale ze sobą przy okazji. I wpadłyśmy na taki pomysł, że można wystartować od fajnych sesji, pobyć razem, ale uczepić się chropowatości, szorstkości tego, co ludzie próbują przykrywać i nie wiemy po co. Technika łączenia warstw. W moim przypadku są to dwie warstwy zdjęć, które one się przenikają. U Kariny jest dolna warstwa malarstwa. Ona na przedniej warstwie od strony widza nakłada tkaninę i na tej tkaninie jeszcze wprowadza, często operując białą farbą czy jakimiś haftami. Jakoś tak wyszło właśnie, że Dorota zrobiła zdjęcia, w sesjach brałyśmy udział my wszystkie, były fotografowana i Jagoda i ja. Potem z wybranych zdjęć ja stworzyłam obrazy, Jagoda patrząc na nasze zdjęcia, obrazy pisała teksty, Dorota w swojej technice opracowywała też te wybrane zdjęcia, no i tak powstał nasz projekt. Fotografie są nakładane stare ściany. Starałam się, żeby to były ściany budynków szczególnych, starych z historią, nie przypadkowych. To było dla mnie też dosyć istotne. No i później w technice cyfrowej przesuwam, szukam koloru, jakby maluję, bo to jest fotografia, ale zależało mi na tym, żeby ona była malarska. Bo wszystkie się zgodziłyśmy w tym, że dla nas piękno jest czymś takim mocno naruszonym, czymś takim doświadczonym. I tego piękna się uczepiłyśmy i wpadłyśmy na taki pomysł, że słuchajcie, a spróbujmy, kurczę, w różnych właśnie formach sztuki zobaczyć w ogóle, czy drugi człowiek czuje tak samo. Że może się okaże, że wszyscy tak czujemy i na siłę próbujemy to łagodzić, przykrywać, idealizować, łapiemy się na te medialne wszystkie wizerunki, że może tak rzeczywiście trzeba, a czujemy inaczej. No i w trakcie pracy już byłyśmy pewne, że to jest dobry trop. Spotykałyśmy ciągle ludzi, którzy nam mówili, ja czuję tak samo, ja czuję tak samo, ja wam dam pieniądz, ja wam dam salę, zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. I na razie kształt może wygląda delikatnie feministycznie, ale to tylko z tego powodu, że po prostu używałyśmy swoich własnych ciał do pokazywania pewnych rzeczy i potem ich takiego ujmowania właśnie w sztuce, ale naszą pierwszą wersją było to, żeby to był po prostu człowiek.